Najpierw poznaliście się na meczu, potem pan Piotr odszukał w szkolnych ławach panią Olę. No właśnie, i czy on się musiał jakoś bardzo postarać, żeby pani została jego dziewczyną? Czym ujął wtedy? Nie musiał się za bardzo starać. Był po prostu naturalny i taki, jaki jest, i to wystarczyło. Starałem się na meczu. Na meczu się starałem, bo zaprosiłem Olę na mecz siatkówki. No, wiedząc, że będzie na tym meczu, tam po prostu musiałem się starać jeszcze bardziej. Ale swoją grą. Swoją grą oczywiście, no tak. Tym, co pan Piotr umie robić najlepiej. Ale od tego poznania się i pierwszych spotkań do ślubu minęło 5 lat. To taka pierwsza miłość, jak się domyślam. Wielu by sobie mogło pomyśleć, kurczę, chciałbym jeszcze zasmakować tego życia. A jak kiedy był ten moment, kiedy wiedzieliście, że to już jest na poważnie? Może to był moment taki, jak wjechałem do Włoch grać i ty dostałeś jakby pozwolenie od rodziców, że może ze mną jechać mimo studiów. I to był chyba ten czas taki faktycznie, gdzie rodzice jakby zaufali, zdecydowali się puścić Olę ze mną, gdzie już mogliśmy naprawdę razem zamieszkać, nie? No właśnie, potem zaczęło się to dorosłe życie, pojawiły się też dzieciaki. Panie Piotrze, bo pan też wiele wtedy podróżował, grał mecze siatkówki. Czy pan żałuje, że pana być może nie było w domu tak często, jakby pan tego chciał? Powiem szczerze, że nie żałuję. Oczywiście wyjazdy były częste, ale ja miałem to szczęście, że jakby sezon ligowy w Europie trwa tam przynajmniej, nie wiem, 8 miesięcy, tak? Więc jakby ten czas mogłem być w domu, wyjeżdżałem na mecze ligowe w weekendy lub czasami pucharowe w środku tygodnia, ale generalnie byliśmy razem w domu. Jedyny okres, który był trudny, to był czas reprezentacji, bo faktycznie jak zjeżdżaliśmy po lidze, tam powiedzmy w maju, no to ten czas reprezentacji, ja zawsze byłem w tej reprezentacji, dopóki grałem w siatkówkę, więc to był taki trudny okres, ale też stwierdziliśmy, że czasami jakby te wyjazdy, ta tęsknota też pozwalała nam po prostu za sobą zatęsknić i to też jest jednym z elementów na pewno fajnego generalnie uczucia. Proszę mnie poprawić, jeśli się pomylę, ale z moich szalonych wyliczeń wynika, że Państwa najstarsza córka, Marysia, ma 16 lat. Tak, zgadza się. I w podobnym wieku, Pani Olu, Pani poznała Pana Piotra. Czy dla Pani byłoby to taką naturalną rzeczą, dla matki, że Ola teraz poznaje kogoś i za 5 lat bierze ślub? Znaczy, Marysia, na pewno przepraszam. nie myśl tak, Marysia. Ja nie myślę w ogóle na razie w ten sposób, bo Marysia opowiada o kolegach, ma jakichś tam kolegów, pojawiają się miłości, więc ja jakoś tak, ja to zdecydowanie spokojniej to przyjmuję niż Piotrek. Ale myślę, że jeszcze niech poczeka. Ja o to pytam chyba tylko dlatego, że mam wrażenie, że czasy się zmieniły. Czy macie podobne wrażenie? Też na Tak. pewno, ale myśmy też inaczej troszkę do tego, znaczy u nas inaczej o tyle wyglądało, że ja jakby wychowywałem się od początku zawsze ze starszymi ludźmi. Mam starszego brata, 6 lat i później jakby wszystkie zespoły drużyny, których grałem oprócz swojej kategorii wiekowej, grałem z ludźmi starszymi o 10 lat ze sobą. I w drużynach, więc jakby ja jakby musiałem przyspieszyć jakby to dojrzewanie i no byłem już samodzielny, mieszkałem dużo sam, już pracowałem dla siebie, więc jakby ta dojrzałość moja była dużo większa i jakby samo poznanie to też, to nie chodzi o jakieś tam chodzenie ze sobą, po prostu spędzaliśmy ze sobą czas, lubiliśmy się a czasy faktycznie się zmieniły, bo jednak to troszkę czasu minęło. Więc niech się spotyka, koleguje, ale jeszcze niech spokojnie do tego podchodzi. Marysia nie jest waszym jedynym dzieckiem. Jakie reszta ma pasje i z czego jesteście najbardziej dumni? My generalnie jesteśmy zdumni z naszych dzieciaków, nieważne co robią, jakkolwiek wspieramy ich w tym, co robią. Marysia gra w siatkówkę, syn gra w piłkę nożną, a najmłodsza jest przedszkolaczkiem, więc ma 1000 pomysłów na minutę. No i generalnie są bardzo żywymi dziećmi i nudy u nas w domu nie ma. Teraz też chyba spędzacie więcej czasu w domu, bo i te aktywności sportowe, i biuro podróży, jeżeli dobrze pamiętam, które jest prowadzone przez pani Olu, no to są takie teraz zajęcia no, trudne przez czasy pandemii. Tak, na szczęście studio, nasze EMS może działać, więc to już jest nawet zgodnie z rozporządzeniem i u nas zajęcia odbywają się bez problemu i ćwiczymy oczywiście wszystko zgodnie z rygorem sanitarnym, więc akurat tutaj nie ma problemu. No wiadomo, że wycieczki jednak zdecydowanie mniej się teraz sprzedają, chociaż ci, którzy mają ochotę, mogą jechać bez problemu.